w jaki sposób teraz zaprezentować te nasze wyniki. Fajnie, gdyby można było ściany, wyniki ze ścian i wyniki z dachu połączyć w jedną fajną, przejrzystą całość, czyli stworzenie sobie jakichś takich schematów, można przestrzennych, powiedzmy w programie AutoCAD, gdzie zaprezentujecie Państwo, powiedzmy, rzut budynku z oznaczeniami ścian, jak również od razu z podziałem na pola dachu z jednego kierunku, na pola dachu z drugiego kierunku. Ja pokażę, jak ja zrobiłem to u siebie. Oczywiście tu jest pełna dowolność, możecie Państwo sobie stworzyć w zasadzie co tylko chcecie i zaprezentować to, co chcecie, oczywiście z tych rzeczy, które są policzone. Stworzymy sobie tutaj oddzielną stronę, na której wklejam swoją grafikę. I zwróćcie Państwo uwagę, jak to wygląda. To jest takie jakby połączenie, zmniejszę sobie tutaj skalę. Połączenie, oczywiście przestrzenne, bo fajnie wtedy to wygląda. Czyli generalnie dla kierunku X+, mamy podział dachu z tego schematu tutaj, czyli pola F, G, H, J, I. No i oczywiście podział ścian, ściana D, E, duże D, duże E. Tu jest oznaczenie D, to jest duże E. No i elewacja, która może przyjmować różne schematy, jeden z trzech schematów. Dlatego też świadomie to pokazałem w taki sposób, że może być schemat jakby pierwszy, który będzie odpowiadała pierwsza część tej naszej jakby hali, że może występować pole ABC, później, że występuje tylko pole A i B, no i na końcu, że występuje pole tylko i wyłącznie A. Tu specjalnie zrobiłem też jakieś takie linie wymiarowe, do których mogę sobie wrzucić wymiary zakresu oddziaływań i wtedy uzyskuję wszystko jakby na jednym fajnym schemacie. Od razu co mogę zrobić, dlatego że już mam stworzone warunki dotyczące wyboru elewacji dla kierunku X plusowego, mogę sobie po prostu je skopiować, Ctrl C i wkleić tutaj. O, oczywiście nie mogę zaznaczyć. Kopiuję sobie jeszcze tutaj oznaczenie wiatr plus, żeby to było przejrzyste. Cofam sobie, biorę sobie to gdzieś tutaj na dół. W związku z tym, że te schematy już zostały tu przyjęte, czyli program już automatycznie dokonuje mi selekcji prawidłowej elewacji, ja sobie już kopiuję to i wklejam sobie tutaj, tylko proszę zwrócić uwagę, żeby rysunek nie był zaznaczony, dlatego że on go podmieni. Biorę paste i po kolei to był odpowiada pierwszemu schematowi, to odpowiada, to muszę wyciąć, muszę wkleić jeszcze raz, to odpowiada drugiemu schematowi, po prostu na tej wysokości, gdzie występuje dany schemat na moim, dany wariant na moim schemacie, ja sobie go tutaj pokazuję. Oczywiście teraz warto by było zmienić, żeby te strzałeczki w tym tekście były w drugą stronę, więc mogę, trzymając Ctrl, zaznaczyć sobie te trzy formatowalne labele, włączyć tutaj Display Input Data, jeszcze ten ostatni, czy tamten pierwszy się zaznaczył, jeszcze tutaj Display Input Data i zrobimy tutaj, żeby strzałeczki były po tej stronie. Tego, że w moim schemacie ten obrazek jest po stronie prawej. Więc będzie to fajnie wyglądać. Tutaj nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Ja sobie taki schemat po prostu stworzyłem w AutoCADzie, zajęło mi to kilka minut, opisałem, no i teraz wystarczy odnosić się do konkretnych
wartości. Mam już również zestawienie tabelaryczne dla kierunku X, jeżeli chodzi o ściany, więc mogę sobie również tą tabelę. Te dane gdzieś tam już zostały wprowadzone, więc ja nie muszę ich wprowadzać kolejny raz. Mogę skopiować tą tabelę i to jak najbardziej wystarczy. Możemy się pokusić tutaj może o troszeczkę zmniejszenie wielkości tej tabeli, żeby ona nam gdzieś tutaj weszła, ale z kolei, żeby nie zaznaczała nam, nie zachodziła nam na ten schemat. Dobra, wróciliśmy sobie tabelę. To są moje wartości oddziaływania, moje zakresy na ścianę. Podobną tabelę musimy stworzyć teraz, która, że tak powiem, zbierze nam do kupy wszystkie wartości dla dachu, dla kierunku oczywiście x-owego. Więc jedziemy z tworzeniem tabeli podobnej do tej tabeli tutaj, którą stworzyliśmy dla naszych ścian, dla pól A, B, C, D, E, ale chciałbym, żeby miał podobną dla dachu F, G, H i J. Stworzymy sobie ją gdzieś tutaj. Area table dla X plus roof. Pamiętacie Państwo, tworzymy sobie na początku macierz. Niech to będzie TX R coś takiego. Stawiamy sobie jakąś tam macierz 3x3 i teraz pierwsze to zrobimy. Pierwsza komórka to zrobimy area. Jest. Później mamy range, czyli nasz zakres. Ale proszę zwrócić uwagę, że w przypadku dachu występują nam dwa zakresy, a mianowicie występuje zakres w kierunku poprzecznym i w kierunku podłużnym. I te wartości, obie te wartości powinny być pokazane, jak również, jak widzicie na moim schemacie, te wartości na dachu są również pokazane. Dla ścian, ok, tu jest prosta sprawa. Mamy tylko jeden kierunek oddziaływań, dlatego że ta ściana jest jakby rozpatrywana jako w płaskim układzie, natomiast tutaj mamy jakby ten trzeci wymiar dochodzi, czyli jeszcze po długości dachu i jego szerokości. Musimy określić te zakresy, dlatego też musimy wprowadzić sobie tutaj minimalnie range, powiedzmy horizontal i zrobimy vertical. Dobra. Oczywiście odwołujemy się dalej do tego kupę Z. Kilonewtonach na metr kwadratowy. Zgadza się. Dalej mamy oczywiście ten współczynnik CP10 dla odpowiedniego pola. I na końcu mamy W. Czyli to jest ta finalna wartość oddziaływania E dla danego pola w kilonewtonach na metr do kwadratu. Zrobimy to tak. Dobra, macierz możemy sobie teraz troszeczkę zmniejszyć, czyli ilość kolumn mamy. Teraz jedziemy dalej. Mamy następujące pola, jeżeli chodzi o kierunek x-owy. Mamy pola F, G, H i J, czyli tu wprowadzamy pierwsze pole F, tu drugie pole G, FG, przepraszam, G, kurczę, G, H, pole I i pole J. I teraz
zakres poziomy będę traktował, że to jest zakres poziomy i również tutaj będę go traktował jako zakres poziomy, a to są moje zakresy pionowe. Czyli zakres poziomy mojego pola F, czyli horizontal, to jest moje E XR podzielone przez 10. Zakres pionowy mojego pola F to jest EXR pionowy to mamy E podzielone EXR podzielone przez 4. Jest. Moja wartość QPZ, no to możemy się do niej odwołać. Możemy od razu, żeby usunąć jednostki, możemy to zrobić, że mnożymy przez odwrotność metr do kwadratu podzielone przez kilonewton. I tą wartość możemy już sobie rozkopiować tutaj na wszystkie pola. I teraz CP10 i CP10 teraz w naszej sytuacji będzie przyjmowało dwie wartości, a mianowicie może przyjmować wartość ujemną oraz wartość dodatnią. Jak teraz w tabelce to wstawić? Mianowicie wstawiacie sobie Państwo tutaj dwukolumnową, jednowierszową macierz. Do pierwszej wbijacie tą wartość. Pomnożone przez ten metr kwadrat, a nie, to jest bezwymiarowe, przepraszam. I druga wartość to jest to. I teraz odpowiadające im wartości ciśnienia, ta sama historia. Jeden wiersz, dwie kolumny. Prowadzamy W. Pomnożone przez metr kwadratu, może skopiujemy sobie, żeby się z tym już nie bawić. Tak, i teraz ten drugi. Jest tu troszeczkę zabawy, ale tak naprawdę robicie to Państwo raz i później już możecie z tego korzystać na lata. Dobra, to mamy. Przechodzimy do pola G. Pole G, nasz zakres poziomy, nasz zakres poziomy to jest tak samo E przez 10, EXR przez 10, natomiast nasz zakres pionowy, no to jest nic innego jak cała nasza długość, czyli mój wymiar B, czyli moje 50 metrów, od których odejmiemy 2 razy E podzielone przez 4. Czyli tutaj mamy nasz wymiar B minus 2 razy tu była sytuacja, że to jest to pole podzielone przez 4. Dobrze. To jest to. Tutaj, żeby tylko zmienimy G i GPX2. I tu podobnie możemy sobie to skopiować. Dlatego, że jakoś tam logiczną całość ubraliśmy, przepraszam, W i zmieniamy tutaj G i zmieniamy również tutaj. Jeżeli
Kojarzycie Państwo tą regułę, według której wprowadzaliście oznaczenia swoich zmiennych, w później można dużo łatwiej je modyfikować. Teraz mamy pole nasze H, tak, pole H. Nasze pole H to jest nic innego. To jest nic innego, drodzy Państwo, jak połowa tej długości elewacji pomniejszona o EXR przez 10. To jest ta wartość pozioma, a wartość pionowa to jest nic innego jak nasz wymiar B. Czyli wartość pionowa to już sobie wprowadzam, że to jest moje B. Natomiast wartość pozioma to jest moje D podzielone przez 2 i od tego odejmuję moje EXR podzielone przez 10. Tutaj sobie kopiuję. OK. Teraz mamy pole H, współczynnik H. Również 2. Tutaj zmieniamy po jednej literce. Jest pole I. I to będzie również połowa pomniejszona o E przez 10 w poziomie, a w pionie to jest cała jakby cała długość budynku, czyli tu mamy i podobnie, także jeszcze sprawdzę, połowa pomniejszona przez e przez 10 powinno być ok. I tutaj robimy sobie oczywiście wartość czynnik i, tutaj również współczynnik i. Tutaj kopiuję sobie tą wartość i x1 i x2. Mamy to pole J. To jest nic innego jak moje E przez 10 w poziomie. W pionie. Jest to nic innego jak moje B. Teraz tutaj sobie modyfikuję na J. Może być to, drodzy Państwo, trochę może skomplikowane na pierwszy rzut oka, ale po jakimś czasie korzystając z tego programu zauważycie, że wszystko staje się jakby przejrzyste i czytelne. Jeżeli załapiecie, w jaki sposób on działa, w jaki sposób on się odwołuje do tych zmiennych, w jaki sposób je się deklaruje. O, przepraszam za dużo. I tutaj zmniejszamy sobie tą naszą macierz. Jeszcze tam chyba będziemy musieli powalczyć trochę z jednostkami w przypadku tych zakresów. I wstawiamy sobie tabelę. Oczywiście i odwołujemy się do tej tabeli, do nazwy tej tabeli i uzyskujemy, jak Państwo widzicie. Możemy to zostawić, w sumie tutaj nie wprowadziliśmy jednostek, więc te metry mogą się tutaj wyświetlać. Wartość tutaj jest, współczynniki mamy. Możemy jedynie jeszcze, żeby mieć pewność, że prawidłowo to zrobiliśmy, porównamy sobie te współczynniki z tym, co mamy tutaj, czyli współczynnik dla pola F jest, jest, H jest i jest, J zgadza się. I teraz drugie współczynniki dla ssania 0, 3, 6, 2, 6, 0, 0 zgadza się. Jeszcze wartości.
bo nie ukrywam, że łatwo się tutaj machnąć. Minus 0,66, tutaj mamy to 0,371. Fajnie, jak to właśnie jest wprowadzone. Wtedy można sobie to wcześniej, w jaki sposób i skąd się te wartości wzięły, to raz, a dwa, możecie sobie później porównać z tymi wartościami w tabeli. No bo w tabeli, jeżeli wprowadzicie coś nieprawidłowo, on może te dane gdzieś tam pobierać ze złego miejsca i nie do końca to będzie działać. Roof. Ukrywamy, drodzy Państwo, te elementy. Biorę sobie cut i wstawiam sobie gdzieś tutaj. Pozostaje kwestia, w jaki sposób to upchnąć. Wydaje mi się, że to po prostu wyłączę sobie to pole. Również wyłączę to pole, dlatego że to już jest dosyć czytelne. Zmniejszymy tutaj sobie troszeczkę czcionkę, podobnie jak mieliśmy to w przypadku ścian. I miejmy nadzieję, że jakoś się to uda upchnąć. Zobaczmy, gdzie jest ten warunek. Czy on jest tu przykryty w jakiś sposób już, czy... Czyli tu mamy jeszcze troszeczkę miejsca. No, wydaje się, że wszystko nam fajnie wejdzie. I zobaczcie Państwo, jak teraz super to wygląda. Mamy pole A, B, C, D, E dla ścian, F, G, H i J dla dachu. No dobra, ale teraz przydałoby się jeszcze, żeby te wartości pojawiły się również na tej, w tej formie graficznej. Tu jeszcze musimy trochę pokombinować czasem, niestety, ale trzeba tutaj troszkę pokombinować, żeby to wszystko fajnie poustawiać, żeby to się fajnie drukowało. Trzeba tutaj trochę czasu poświęcić. Właśnie tu minimalnie nam brakuje. Zawsze możemy troszeczkę zmniejszyć ten rysunek. Tutaj teraz pasowałoby z tym schematem pojechać do góry i z tym schematem troszeczkę do dołu. Dobra, możemy to tak chyba zostawić. I teraz miejmy nadzieję, że ten już tu wskoczy. Dobra, świetnie. Mamy to. A jednak jeszcze troszeczkę jest za nisko. Ten schemat środkowy weźmiemy tutaj. Nie chciałem się za bardzo koncentrować na tym, dlatego że no tutaj możecie sobie Państwo stworzyć inny schemat, bądź po prostu korzystać tylko i wyłącznie z takiej formy tabelatrycznej. Też jest to jak najbardziej w porządku. Chciałem tylko jeszcze sprawdzić, czy zakresy są prawidłowo policzone. A mianowicie, jeżeli wiem, że mój zakres F to jest, nie wiem dokładnie ile, ale jakaś tam wartość, G ma też jakąś wartość i drugie F powinno to dać w sumie moją długość B, jeżeli te zakresy są prawidłowo zrobione. Więc pole. Mówię o pionie, tak? Czyli mamy pole F, to jest 4,50. Mamy dwa takie pola w pionie, więc to jest 9 metrów. Dodać 41 pole G, to wychodzi nam dokładnie 50 metrów, czyli ta długość tego większego boku. Jeżeli chodzi o poziom, to w jaki sposób możemy sobie to zweryfikować? Połowa naszej hali, hala ma rozpiętość D 15 metrów. Użyję sobie tutaj gdzieś kalkulatorka. Jeżeli mam moje 15 metrów i ze schematu wynika mi, że muszę odjąć dwa razy to E przez 10. A moje E przez 10 to jest nic innego jak 1,8 minus 1,8 i jeszcze raz minus 1,8 wychodzi 11,4 i dzielę to na 2. I te pola powinny, taką wartość powinny mieć pola H,
i. Jeżeli dobrze to liczę, tak, H i. Te pozostałe pola powinny być takie. Natomiast pola F i J w poziomie. F i J w poziomie powinny mieć 1,8. Czyli tutaj na to wychodzi, że wszystko się zgadza. Dobra, to teraz wprowadźmy sobie to na naszych schemacikach. Pole F poziomo. Robię sobie jakby odwołanie do tego, równa się i ukrywam wartość. Robię sobie żółte podświetlenie i przenoszę sobie w poziome pole F na moim schemacie. Czyli przenoszę sobie, zaraz tutaj coś mi się nie chce skopiować, biorę cut. Biorę sobie tutaj, wklejamy gdzieś poza grafiką. Biorę sobie paste tutaj. I widzę, że moje F w poziomie ma 1,8. Pole H w poziomie to jest ta wartość. Kopiuję sobie ją niżej. Dlatego, że nie przypisałem jej żadnej zmiennej, po prostu muszę odwoływać się do całej tej formuły. Tworzę sobie jakieś tam żółte tło. Biorę wytnij. Pole H w poziomie 7. To jest to moje pole. Pole J w poziomie powinno mieć również 1,8. Czyli znowu odwołuję się do tych zakresów. Ukrywam sobie tą wartość, w jaki sposób to uzyskałem. Biorę wytnij. Jest tu chwila zabawy. Jest tu chwila zabawy, ale naprawdę warto to zrobić, bo będzie wszystko fajnie przejrzyste. Teraz F po pionie. No to jest moja wartość ta. Odwołuję się do niej, ukrywam formułę, skąd ją wziąłem. Biorę sobie tutaj i przenoszę na kierunek drugi, na mój schemacik. Pole G to jest nic innego jak ta wartość. Równa się, biorę ukryj. To samo, to samo. Cut, paste. Coś tu źle zrobiłem. Jeszcze raz. Najpierw zaznaczam kursor, gdzie chcę to wkleić. F. Drugiego F nie prezentuję, bo jest po prostu to taka sama, taki sam zakres jak w przypadku pierwszego. Teraz moje ściany. Pole A. To już wtedy przechodzę do tej tabeli, gdzie miałem zakresy dla ścian, dla X-a. I teraz mój zakres. Biorę sobie to również tak, dla pola A. Czyli widzę, że zakres A to jest moje EX. Podzielone przez 5, więc również sobie tutaj to wstawiam. EX podzielone przez 5 to się równa. Ukrywam sobie i przenoszę to dla wariantu, w którym mam podział na 3 pola. Później pole B to widzę, że to jest 4 piąte E. To jest ta wartość. Równa się, usunę ten metr, żeby miał jednostki w metrach. Ukrywam sobie to. Robię sobie żółte tło. No i przenoszę sobie na B. No i moje pole C dla ściany. To jest nic innego jak moje całe D. Minus te dwie wcześniejsze wartości. D sobie kopiuję. Tak. Czyli D to się równa. Tak, ale tutaj wykorzystuję to D minus. E minus to moje EX przez 5.
5, dodać. Dodać 4, 4 piąte. X, czyli ta reszta jakby tego, co tej całej szerokości. Oczywiście tutaj sobie wywalę to. Wywalę sobie to, żeby uzyskać w metrach. Z 5 x czyli tutaj zrobiliśmy coś źle. Mamy e przez 5, tak? To jest moja wartość. Czyli moje D w tym momencie, czyli cała długość elewacji, to jest moje 15 metrów pomniejszone o E przez 5 plus 4 piąte E. Czyli tutaj prawdopodobnie zrobiłem coś źle, dlatego że ta wartość już wychodzi za duża. Oczywiście tutaj ten zakres dla pola C. Tu musi być określony odpowiednim warunkiem, dlatego że jeżeli to polecenie występuje, no to jest ono równe 0. W związku z tym, tak jak to mamy w tej sytuacji, biorę sobie żółty schemacik, podświetlenie, a można jeszcze tutaj wyrzucić, niech mi się wyświetlają te metry. Jeszcze raz tutaj i równa się. Ok. Czyli w tej sytuacji tak to wygląda. Pole C nie występuje, w związku z tym jest 0, pole B jest 14,4. Tak. Oczywiście tutaj był błędnie wstawiony warunek, w zasadzie brak tego warunku uzależniony od wyboru schematu. W związku z tym musimy dla pola B jeszcze raz zaznaczyć cały ten zakres, stawiamy, powinna to być wartość 11,4, tu się zgadza, tak jest. Tak, tu mamy 3,6 dalej dla tego pola, tu jeszcze raz zrobimy Ctrl C, Ctrl V, tu mamy 11,4, tu mamy 11,4, pole C wynosi 0. Oczywiście, jeżeli przeskoczylibyśmy w ten schemat, to automatycznie to by się rozdzieliło między tymi polami. Pole A wynosi 3,6. Można by się tutaj pokusić również, żeby te pozostałe wartości wyświetlały się 0. Jeżeli jest wybrany, powiedzmy, środkowy schemat, no to mamy do czynienia z zerem. Jeżeli mamy ten schemat najniższy, no to wszystkie te u góry powinny być 0. Dobra, i zakres mojego pola, czyli tutaj mamy normalnie całą długość
czyli całe pole D. Biorę sobie tutaj podkreślenie. Dobra, mamy to. Teraz przechodzimy do konkretnych wartości. Zwijamy sobie to wszystko, co tutaj kopiowaliśmy. X plus, Y plus. Dobra. Mamy to i teraz tak, już będziemy przypisywać konkretne wartości. Pole D, wiatr, X plus. Pole D, oddziaływanie. To jest dokładnie ta wartość. Wrzucamy ją sobie tutaj, równe się. Można wywalić te kilonewtony stąd, żeby mi się wartość pojawiała z jednostkami. Biorę sobie kilonewton na metr kwadratowy. Ukrywam dane wejściowe. Biorę sobie powiedzmy dwa miejsca po przecinku. Zmieniam kolorek i podrzucam tutaj wartość D. Specjalnie tak zasymulowałem taką strzałeczkę, żeby było wiadomo, że to jest, że to chodzi o tą wartość. Oczywiście mogę sobie tutaj, bo wiem, że tak było to oznaczane, mogę sobie teraz wyświetlić pole E. Usuwam jednostki, tutaj wstawiam sobie kilonewton na metr do kwadratu, ukrywam jednostki, biorę sobie dwa miejsca po przecinku, biorę sobie podświetlenie, mamy pole E. Dobra. Teraz robimy sobie pole A dla ścian. Pole A wartość to było to pole. Równa się, usuwam sobie tutaj kilonewton na metr kwadratowy. To od razu zrobimy wartość dla B. Odwołujemy się do tego. Wartość dla C. Dobra, ukrywamy. Można by tutaj trochę modyfikować wielkości. Pole C nie występuje. Tu jeszcze zawsze kopiując musicie wyciągnąć to poza grafikę, bo niestety, ale to się jakoś tam później rozjeżdża. Tu można sobie zmodyfikować troszeczkę wielkość, żeby wchodziło wam tutaj w to pole. Do ósemeczki powiedzmy. No i pole A to jest zawsze to. Więc jeszcze raz. Pole A to jest zawsze to, pole A, w zależności od schematu, ale te wartości powinny ulegać zmianie. Biorę sobie tutaj ósemeczkę. Biorę sobie tutaj, to jest moje pole B, to jest moje B, jeżeli występuje, C nie występuje. No i dla dachu biorę sobie pole F. Tą wartość równa się, jak również tą drugą wartość, dlatego że może być parcie bądź, przepraszam, parcie bądź sanie. Równa się kilonewtony metr do kwadratu. Tutaj sobie modyfikujemy. Opa. Tak, tutaj usuwamy te zbędne rzeczy.
są moje WX, znaczy F, pole G. Pole G dla X plus to jest ta wartość, ale chyba prościej będzie modyfikować po prostu D zmieniając literę. Już nie będę wtedy musiał się bawić w te kilonewtony, usuwanie, dodawanie. Wartość dodatnia ujemna, FG, pole H. Pole H. Pole H mamy. Skopiowuję pole I. X1. Pole I, 2, parcie ssanie i tutaj robię sobie te pola J1 i J2, odwołuję się do nich. Dla wszystkich elementów zaznaczam trzymając kursor, biorę sobie dwa miejsca po przecinku, modyfikuję sobie wielkość do siąki do ósemeczki, biorę sobie, przepraszam, zmieniłem kolor tekstu, chodziło mi o kolor tła, biorę sobie żółty, no i teraz parami będę to wrzucał, ale już będę ukrywał dane wejściowe, czyli to jest moje pole F, może przyjmować wartość dodatnio ujemną, pole G. Ukrywajcie dopiero przed samym przeniesieniem, dlatego że jak widzicie można skopiować złe miejsce. Pole G. Pole H. To jest to pole. Pole I. Widzicie Państwo, że bardzo fajnie jest przewidzieć na tym schemacie dużo miejsca. I teraz pole J ukrywamy. O, i tutaj coś mi się nie skopiowało. Najpierw wytnę. Przenoszenie między stronami jest dość uciążliwe. Jeżeli tekst już jest na jednej stronie, to nie ma problemu. Zwróćcie uwagę tylko, żeby nie wklejać tych danych na grafikę przed jej jakby modyfikacją, formatowaniem i tak dalej, dlatego że wyjdzie zawsze z tego jakiś kwas albo usunie się grafika. No jest to metodą prób i błędów. Ja pamiętam, że dość dużo długo upłynęło czasu, zanim załapałem do końca, jak to wszystko funkcjonuje. Jeszcze sobie tylko tak rzucę okiem, czy wszystko tutaj jest. Nie wiem, 4,23. No dobra, wygląda to rozsądnie. No i dobra, oczywiście. To jest pierwszy kierunek. Teraz musicie Państwo przebrnąć przez drugi kierunek wiatru, czyli Y-kowy. Czyli tak samo stworzyć sobie schemat i wszystko zebrać, że tak powiem, do kupy. Ja tutaj jako ćwiczenie zadaję Państwu wykonanie tego drugiego schematu. Natomiast tutaj, żeby była forma podpowiedzi, wklejam już taki gotowy schemacik, żebyście mogli sobie Państwo sami to ogarnąć. Tutaj poukrywam, co jest porozwijane, bo ten tekst, tutaj wszystko nam się porozjeżdżało. Trzeba wszystko te otwarte pola pozamykać. Tutaj przeniesiemy. X-owy kieruneczek jest zrobiony. Tu zrobimy jeszcze nagłówek Y-owy. Wklejam zawsze poniżej grafiki. I wtedy, jak już jest na tej samej stronie, to wtedy dopiero
Umieszczam tam, gdzie chcę. Tutaj dodaję sobie jednego etera. Biorę troszkę do góry. No i tu schemacik macie Państwo dla Y-kowego kierunku. Jak widzicie, pole J nie występuje. To też nie wyznaczyliśmy takiego oddziaływania. Natomiast wtedy dla ścian będziecie Państwo brać te wartości i kopiować sobie zakresy, jak również same finalne wartości z tej tablicy. I dla dachu w formie ćwiczenia możecie kopiować sobie te wartości dla Y+. No i w zasadzie, jeżeli to zrobicie, no to macie dwa gotowe, fajne schematy. Tu jeszcze jakaś strona się zwolniła, więc możemy sobie ją, trzymając, usuń, podciągnąć do góry, żeby nie było tutaj jakichś tam dziwnych przerw pomiędzy. Pierwszy schemat, drugi schemat zostawiam dla Państwa. No i to chyba tyle. Jeszcze gdzieś tam dodatkowo do kursu pojawią się jakieś takie pojedyncze wybrane zagadnienia. Tu oczywiście możecie też sobie to poukrywać, zmieniając kolor. Więc te linie jakby są niewidoczne. Jak chcecie to zaznaczyć, no to już o tym mówiłem. Z mojego punktu widzenia to może zostać na czarno, nie ma problemu. Jeżeli tekst zmienicie na biało, to w środku po rozwinięciu będzie na biało, więc raczej tego nie róbcie, zostawcie to w taki oto sposób. No i dobra, i mamy w zasadzie, jak stworzycie Państwo sobie ten drugi kierunek, mamy gotowy kalkulator.